Ekscelencjo, magnificencjo, księże rektorze, moderatorzy, profesorowie, ojcowie duchowni, kochani klerycy i pracownicy seminarium, kochani rodzice, krewni i przyjaciele, drodzy bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, kochani diakoni mający dziś przyjąć święcenia kapłańskie, drodzy radiosłuchacze naszego diecezjalnego Radia Głos, umiłowane siostry i bracia, dzisiaj tutaj zjednoczeni z różnych środowisk, parafii, z całej naszej wspólnoty diecezjalnej, jak pewnie również i spoza diecezjalnej. Kochani moi, dzisiaj w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego zgromadziliśmy się w tej naszej pięknej katedrze pelplińskiej, by uczestniczyć w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa. Matka kapłana była kiedyś zjednoczona na modlitwie wieczerniku wraz z apostołami. Dzisiaj w tę majową sobotę przyprowadziła do swojego syna 12 diakonów naszego seminarium po wielki dar kapłaństwa. Przez moją posługę biskupią tu w tej pięknej naszej katedrze stanie się za chwilę to wszystko, co może być najpiękniejszym darem w życiu człowieka. Tu w tym jerozolimskim wieczerniku w ramach sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. I stoimy dziś wobec tajemnicy Bożego powołania i pytamy, dlaczego spośród dziesiątków tysięcy młodzieńców naszej pelplińskiej diecezji Pan Bóg wybrał tych 12, którzy przed chwilą, jak słyszeliśmy, powiedzieli: jestem. Może odpowiedzi udzielą ojcowie i matki, może koledzy, przyjaciele z różnych miejsc ich dotychczasowego życia i relacji, może wykładowcy, nauczyciele, profesorowie seminarium duchownego. To samo pytanie, kochani moi, możemy sobie postawić, ja sobie stawiam, patrząc czy wsłuchując się w Boże Słowo przed wiekami. Dlaczego Jezus powołał rybaków, celników? Dlaczego powołał Tomasza, Szczepana i wielu innych, a nie ludzi, mówiąc po ludzku, dobrze ułożonych, rokujących powodzenie, poważanie czy też wpływy? I nie mogę się nadziwić pewnej metodzie Jezusa Chrystusa i wobec tych myśli czy tych wezwań, tych powołań stoję, jak pewnie większość z nas, bezradny. Pozwólmy przemówić duchowi, duchowi prawdy. W Starym Testamencie prorok Jeremiasz też się zastanawiał. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Uczestniczymy, kochani moi, zawsze w tajemnicy Bożego wybrania. Wybranie, powołanie jest zawsze darmowe. Pochodzi od Pana Boga. Na powołanie nie można sobie zasłużyć. Jest zawsze darem. O tym mówi dziś Jezus w Ewangelii przed chwilą przez nas usłyszanej. Ojcze, objawiłem im Twoje imię, których mi dałeś ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posyłam. Kochani diakoni, to was wybrał Jezus Chrystus i wezwał. Odpowiedzieliście: jestem, chcę, pragnę. Bogaty ewangeliczny młodzieniec odszedł. Uzdrowionego z opętania, który chciał iść za mistrzem, Jezus odesłał do domu. Nie zaproponował mądremu Nikodemowi, który nocą
dyskutował o Bożym Królestwie, by poszedł za Nim. Natomiast prześladowcę Pawła spotkał pod Damaszkiem i wezwał: objawiłem im Twoje imię, których mi dałeś ze świata. Kochani moi, objawił nie aniołom, ale ludziom ze świata, z waszych rodzin, objawił waszym synom, braciom, kolegom, uczniom, przyjaciołom. Objawił i prosi, uświęć ich w prawdzie. Mają głosić bowiem Bożą mądrość, a nie swoją ludzką mądrość. Mają głosić Boże prawa, a nie ludzkie prawa. Mają głosić cywilizację zbawienia, a nie potępienia. Mają głosić cywilizację miłości, a nie nienawiści. Mają głosić cywilizację prawdy, a nie kłamstwa. Mają wszystkim i wszędzie głosić zbawienie. Słuchajcie, Jezus mówi, że świat ich znienawidził. Świat bowiem często nie potrzebuje takiej nauki. Świat nie potrzebuje takiej prawdy. Świat nie potrzebuje takiej cywilizacji. Ustanawia swoje prawa, uchwala własne reguły życia. W Europie i nie tylko zapewne buduje własny porządek i często nawet nie wspomina Pana Boga. Tworzy konstytucje, prawa, mówi, że dla ludzi, ale dla tych, którzy nie znają Krzyża Chrystusowego. Świat udaje, że nie ma w naszych miastach czy wsiach kościołów, że w naszych domach nie ma świętych obrazów, że dzieci i starsi nie noszą na piersiach medalików i krzyżyków, że kierowcy nie mają przy kierownicy świętych symboli, którym polecają swoją szczęśliwą podróż, że człowiek się nie modli, że nie jest człowiekiem wiary, pobożności, religijności. Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Prośmy, by nasi diakoni nie upodobnili się do świata, ani w myśleniu, ani w stylu życia. Powołani mają iść zawsze i wszędzie w imię Jezusa i nieść uświęcenie. Tak chciał Jezus, by posłani przez Niego ludzie stali się szafarzami Bożej łaski, by byli szafarzami świętych sakramentów. Tu najdobitniej uwidacznia się rola powołanego jako sługi. Łaski może udzielić tylko Pan. Kapłan jest zawsze narzędziem. Grzechy może odpuścić tylko Bóg. Kapłan jest pokornym świadkiem tej niesamowitej przemiany i tajemnicy. Ciałem i krwią swoją może karmić tylko Jezus, a kapłan jest tylko posługującym w swoistej, gościnnej gospodzie Jezusa, jest sługą Jezusowego stołu. Do odchodzących z tego świata, do złożonych cierpieniem, przychodzi Jezus ze swoją łaską, ze swoim przebaczeniem przez kapłana. Świat nie głosi prawdy o łasce, o przebaczeniu, o zbawieniu, bo nie chce się niepokoić. Prośmy, by nowi kapłani byli niestrudzonymi szafarzami Jezusowej łaski. Zaś za papieżem Franciszkiem prośmy, bądźcie miłosierni. W konfesjonale przebaczajcie, a nie osądzajcie. Świadectwem życia przyciągajcie do Chrystusa. Jesteście bowiem wezwani, aby nie przejmować mentalności menadżera, ale by być sługami na wzór Jezusa, który ogałacając samego siebie zbawił nas swoim miłosierdziem. Taki apel, kochani diakoni, skierował papież Franciszek do tegorocznych neoprezbiterów, których wyświęcił
niedawno na kapłanów. Bądźcie więc pasterzami i przewodnikami wierzących wspólnot. Takie jest życie codzienne społeczności ludzkich, że ma swoich przewodników. W rodzinie przewodzi ojciec, w rodzinach afrykańskich szef rodu, gdzie indziej król, w demokracjach wybrany przedstawiciel, prezydent, premier, kanclerz, a w społeczności wierzących z woli Chrystusa kapłan. Święty Piotr Apostoł mówi prosto w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu. To Bóg chce, byście zgromadzili ludzi szukających wspólnot. To Bóg chce, byście gromadzili młodych ministrantów, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, wspólnoty rodziców, rolników, różańcowe, oazowe i inne. Oni na was czekają. Gromadźcie tych, co chcą, pragną, ale czasami również i tych, którzy są pełni wątpliwości, którzy gdzieś czasami z boku stoją Kościoła i Pana Boga. Pracy zawsze wystarczy dla wszystkich. Gromadźcie nie dla zysku, ale z oddaniem. Gromadźcie i bądźcie przykładem, świadkami Chrystusa. A może ktoś zapyta, moje prywatne życie, moje upodobania, moje ambicje. Co pomyślą najbliżsi, rodzina, znajomi? Kochani moi, kiedy rodzi się takie pytanie, powtarzajmy Jezusowe słowa. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Słuchaj więc, bracie Tomaszu, Sławomirze, Grzegorzu, Rafale, Grzegorzu, Pawle, Łukaszu, Waldemarze, Marku, Dominiku, Adamie i Andrzeju. Taka jest cena wybrania. Powiedziałeś jestem, taka jest cena kapłaństwa, poświęcam w ofierze samego siebie. Mówi dziś Jezus. Twoja posługa, posługa słowa, okupiona jest ceną męki i śmierci Jezusa. Twoja sakramentalna modlitwa okupiona jest Jezusową ofiarą. Twoje towarzyszenie w wspólnocie wierzących naznaczone jest cierpieniem Chrystusowego krzyża. Kapłaństwo zawsze pozostaje w objęciach krzyża, bo jest Chrystusowe. Prośmy gorąco, by ci diakoni każdego dnia powtarzali Panu to, co dziś wypowiedzieli. Słowem prostym jestem. My zaś z Jezusem powtarzajmy i módlmy się, byś ich ustrzegł od złego. Kochani bracia diakoni, będzie to możliwe, jeśli otworzycie się na działanie Ducha Świętego, jeśli zaprosicie zmartwychwstałego Jezusa, który obdarza, jak kiedyś apostołów w Wieczerniku, łaską Bożego pokoju. A zatem zawsze odwagi z Jezusową i naszą Matką, świętym Janem Pawłem, z Twoim aniołem stróżem, świętymi patronami. Stawajcie do służby Kościołowi, stawajcie do Najświętszej Ofiary i każdego dnia nieście pod krzyż Zbawiciela troski Bożego ludu, które zostaną wam powierzone. To dla Niego bowiem zostaniecie posłani, to Boże zbawienie poprzez sakrament kapłaństwa będziecie głosić, a Chrystus powierza wam dzisiaj, tu w tej katedrze, w zjednoczeniu z całą wspólnotą ludu Bożego, który się dzisiaj gromadzi. Powierza ci swoją moc, swoją łaskę, byś nie ustał w drodze,
byś nieustannie z Bożą pomocą mógł być zawsze i wszędzie rzeczywiście prawdziwym, wiernym świadkiem Bożej miłości. Oto modlimy się i prosimy dobrego Boga, aby tak było w waszym życiu, waszym posługiwaniu, waszym kapłaństwie. Amen.